Katarzyna Zaroślińska, król, MVP dzisiejszego spotkania. Najpierw zapytam, co czułyście przed meczem? To, że jest to nasz ostatni mecz na pewno tutaj na hali, chciałybyśmy go zagrać. Chciałybyśmy go zagrać najlepiej. Sobie powtarzałyśmy, zagrajmy najlepszy mecz w tym sezonie u siebie tutaj na hali. Także na pewno były też duże emocje, bo wiedziałyśmy, że wóz albo przewóz, ale chciałyśmy bardzo wrócić i Cichy o to zadbał, ponieważ mamy swoje sztuczki. Jakie sztuczki? Opowiesz coś o nich? Nie mogę. To jest nasza tajemnica drużynowa, ale Cichy wie, co zrobił i dlatego wracamy do Radomia. Nie, żartuję, troszeczkę żartuję. Okej, jak sobie tak patrzyłem na dzisiejszy mecz, to no chyba w tym pierwszym jedynie Radomianki coś tam próbowały ugrać, ale już z każdym kolejnym setem to wy rządziłyście na parkiecie. A może z boku to tak wyglądało, ale zawsze wygląda z boku to wszystko tak pięknie i łatwo, natomiast tak nie było. Dwa pierwsze sety były emocjonujące dla nas, bo każdy punkt nie przychodził nam łatwo, każdy musiałyśmy wydrzeć Radomce i pomimo tego, że może wyglądało to łatwo, tak nie było. I my wiemy, ile nas to kosztowało i każdy punkt wydrapałyśmy od zespołu z Radomia. Poza tym też grałyśmy dobrze taktycznie i to spowodowało to, że wygrałyśmy. Ja nie wiem, jak ty wierzysz w te siatkarskie, sportowe porzekadła. Mówi się, że jak nie wygrywasz 2-0, to przegrywasz w meczu 3-2. Radomka prowadziła 2-0 w serii, już jest teraz 2-2. Spełni się to porzekadło? Nie. Kiedyś bawiłam się w zabobony, natomiast teraz z tym walczę. Dziewczyny też coś o tym wiedzą, bo na treningu też musi być ta piłka, a nie inna. Nie. Chciałabym, żebyśmy po prostu pojechały, zagrały to, co potrafimy, pokazały swoją najlepszą siatkówkę, bawiły się tym i w rezultacie, żeby ten medal zawisł tutaj u nas na piersi, bo uważam, że zasługujemy też na to, bo każda z nas wie, ile serducha włożyła w ten sezon, ile nas kosztowało niekiedy nerwów i pracy przede wszystkim ten sezon. Także czwarte miejsce jest najgorsze, nikt nie chciałby go zdobyć i myślę, że zrobimy wszystko, żeby wrócić do Łodzi z medalem. Nie ma kibiców, wolontariuszy trochę czasami, jeśli może, to podopinguje. Niestety w Radomiu tych naszych wolontariuszy nie będzie. Jaki w ogóle jest dla ciebie ten sezon, gdzie no nie ma ani jednego kibica na trybunach? Na pewno jest dziwny, specyficzny. Co tam się dzieje? Jest dziwny i specyficzny i na pewno każda z zawodniczek w każdym zespole czuje się inaczej. Zawsze grałyśmy przy pełnych trybunach, zawsze było słuchać tych kibiców. Teraz, tak jak wspomniałeś, gramy same, ewentualnie są u nas nasi wolontariusze. Myślę, że już się do tego tak naprawdę przyzwyczaiłyśmy, bo musiałyśmy się przyzwyczaić i na początku było naprawdę dziwnie w tej ciszy. Teraz myślę, że jak kibice wrócą na salę, to będzie też znowu przez pewien moment dziwnie. Tak jest. Taki mamy klimat, taki mamy czas i musimy sobie z tym radzić. Wykorzystamy cię do końca. Jeszcze mam dwa pytania. Jedno o to, jak jeszcze znajdujecie czas jako drużyna i wspomagacie schronisko w Łodzi, dla każdy mecz, dla innego zwierzęcia, dla innego psiaka rozgrywacie. Skąd w was ta siła i chęć pomagania innym? Tutaj zapytałeś jednej z osób, którym dobro zwierząt jest mocne na sercu. Ja kocham zwierzęta i są mi bardzo bliskie i dla mnie każda akcja, która jest w schronisku, jest przyjemnością. Wiadomo, nie jest to fajny widok i czasami rozrywa serca, kiedy widzi się te pieski za kratami, które lgną do człowieka, pragną po prostu pogłaskania, bardzo chcą na siebie zwrócić uwagę. Także myślę, że każda z nas robi to z dobrego serca i nie jest to żadną trudną rzeczą. Ja zawsze mówię, że jak jest akcja w schronisku, ja jestem pierwsza, która tam pojadę i po prostu chcemy nieść dobro. Zwierzętom trzeba pomagać, bo one nie potrafią sobie same pomóc. My musimy być za to odpowiedzialni. K-
Kasia, i na koniec podaj pierwszą trójkę tego sezonu w siatkówce. Kto będzie na podium? Pierwsze, drugie, trzecie miejsce? Chemik, Developers i ŁKS.